wybranych dla prezentacji o zombie w Pogrom na Pożarze. Już nie rozmawiamy, tak? Tak. Dobrze. O czym chciałbym dzisiaj powiedzieć na tej krótkiej prelekcji? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, w jaki sposób ewoluował wizerunek samych zombie, tak jak widzimy dzisiaj, tak jak zaczynając od tego, jak były postrzegane na początku XX wieku, a jak są postrzegane dzisiaj. Później trochę szczegółów na temat, jak zombie są wykorzystywane w samym biznesie. Później trochę kilka zagadnień, niekoniecznie z popkulturą, ale tak jak na slajdzie widać, zombie jako odzwierciedlenie społeczeństwa, co samo określenie zombie może znaczyć. No i na koniec zachęcę Was, żeby stać się zombie samym i jak to zrobić. Przede wszystkim, skąd się wzięły zombie? Pochodzenie słowa zombie jest z religii Budu, z języka Kikongo, które wywodzi się z Doliny Kongo i razem zostaje przywieziony jako czarnoskórzy niewolnicy na Haiti. Jest to połączenie słów zumbi, czyli fetysz, i mzambi, czyli Bóg. Dziwne połączenie słów jak na mnie. Ale cóż, jako czarni niewolnicy zostali sprowadzeni na Haiti i przywieźli oczywiście ze sobą własną religię, którą nie do końca pozwalano im również wierzyć, jako że byli niewolnikami, ale jakoś w swoich kręgach po cichu to robili, aż w końcu na koniec XIX wieku, czy nie, na początek XIX wieku, rok 1800, wybuchła rewolucja na Haiti i powstała pierwsza czarnoskóra republika na półkuli zachodniej. No wiadomo, pracowali głównie na plantacjach. Piękne zdjęcie, jak wyglądał obraz tego zombie. Jak byli tworzeni zombie? Może najpierw opowiem. Według wierzeń haitańskich, czyli wudu, generalnie jakiś zły szaman decydował, że chce wskrzesić pewną osobę za pomocą swojego proszku zombie, który był tworzony, no tak, między innymi z czaszek małych dzieci. Obecnie na Haiti jest to nielegalne, ale podobno są ludzie, którzy do tej pory to robią. Takie proszki, były nawet małe ekspedycje Amerykanów, którzy próbowali dowieść, czy takie proszki faktycznie są prawdziwe, próbowali je zdobyć. No i jednej takiej osobie udało się przywieźć ten proszek do Stanów jako jedna z dwóch osób w ogóle kiedykolwiek przywiozła ten proszek zombie. I cóż, wyszło na to, że w większości skład tego proszku to był zwykły piasek. Jakiś trochę ziół i perfumy, żeby dziwnie pachniało. Więc generalnie był to kompletnie fałszywy i w sumie, jeżeli turyści przyjeżdżają na Haiti i się interesują religią wudu, mogą zostać bardzo łatwo naciągnięci przez lokalnych, powiedzmy, mistrzów zombie na kupienie takiego proszku i na pokazanie zombie. Oczywiście to wszystko za bardzo grube pieniądze. A do czego tacy zombie byli wtedy wykorzystywani? Przede wszystkim byli posłuszni swojemu panu, nie tak jak dzisiejsze zombie, które są bez mózgu i kierują się tylko instynktem. Były to przede wszystkim narzędzia, które były wykorzystywane do prac fizycznych, między innymi na plantacjach cukru, przy młynach cukrowych itd. W takim razie to jest tak najwcześniejszy obraz zombie na początku naszego wieku. I cóż, Hollywood na początku, kiedy robiło filmy, przede wszystkim inspirowali się religią wudu. I tak powstawały pierwsze filmy o zombie. Jako pierwszy w ogóle film jest uznawany film White Zombie, gdzie są przedstawiane właśnie klasyczne zombie jako niewolnicy, którzy zostali wskrzeszeni do życia, głównie czarnoskórzy. I byli tylko wykorzystywani do prac fizycznych. Tytuł White Zombie oczywiście dlatego, że jedną z ofiar jest biała dziewczyna, która zostaje zamieniona w zombie. Ale nie będę spoilował, co dalej było.
co było dalej. I wiadomo, kontroluje nimi zły mistrz wodów, który gra bardzo znany w tamtych czasach, Bela Lugoski. Jeżeli ktoś kojarzy na przykład Dracula i inne wczesne filmy horrorowe. Bugarskiego pochodzenia, prawda? Tak, bugarskiego pochodzenia. Później były oczywiście inne filmy typu Voodoo Man i było ich naprawdę bardzo dużo. Więc tutaj bardzo długo zajęło mi wymienianie tych wszystkich filmów. Ale tak jak mówię, wszystkie te zombie w tym okresie były bardziej przedstawiane właśnie jako Voodoo Zombie, czyli narzędzia. Oczywiście Voodoo Man również Bela Lugosi grał. No i tak, generalnie zombie wtedy były dosyć niszowe i dominowały filmy klasy B, takie jak Plan 9 z kosmosu, gdzie przybyli kosmici i zamieniali ludzi w wampiry, zombie i co tam jeszcze. Bardzo, no, powiedzmy popularny film Eda Wooda, głównie dlatego, że okrzyknięty jednym z najgorszych filmów wszechczasów. Kto nie oglądał, bardzo polecam, bardzo ciekawe doświadczenie. Istota z atomowym mózgiem. Tutaj warto wspomnieć to, że lata 50. bardzo się odgryzły Amerykanom strachem przed wojną atomową i były takie pomysły, że zombie były tworzone wskutek promieniowania lub takich innych. No oczywiście mamy trochę bardziej dziwaczniejsze i dłuższe tytuły, takie jak niezwykle dziwne istoty, które przestały żyć i stały się pomieszanymi zombie. Niestety fabuły tutaj nie streszczę, ale wiadomo, tutaj trochę jeszcze trochę zmieniać, jak widać, na przyszłe lata. Ale oczywiście kompletnie inny pseudonym był przedstawiany w samych komiksach na początku XX wieku. Bardzo wtedy popularne opowieści, skrypty. Tam zombie były właśnie przedstawiane takie już jak bardziej klasyczne, te, które już my znamy, z którymi my się bardziej zaznajomiliśmy, czyli gnijące ciała, wstające z grobów i pożerające ludzi. A w końcu wizerunek ten trochę bardziej się utwardził, i to przede wszystkim za pomocą filmu Noc żywych trupów George'a Romero z 1968 roku. Kto widział ten film? Prawda, osób widziałem. Przede wszystkim bardzo istotnym elementem tego filmu było to, że była przedstawiona apokalipsa zombie jako koniec społeczeństwa. No nie do końca, bo jakoś ludzie stanęli, ludzie wygrali, powiedzmy. Ale było to przedstawione jako kilka osób, które próbują razem przeżyć. Oczywiście nie za bardzo się dogadują. I tutaj bardzo, bardzo istotnym elementem tego filmu było to, że główną rolę zagrał czarnoskóry aktor Dwayne Jones. Praktycznie był pierwszym głównym bohaterem jakiegokolwiek horroru w Stanach Zjednoczonych. A wiemy, że czasy nie były zbyt sprzyjające czarnoskórym. Panował bardzo dużo rasizmu, niestety panowało. I widzowie najbardziej zapamiętali sobie rolę Dwayne'a Johnsona jako tego czarnoskórego gościa, który pobił kobietę w tym filmie. Więc na ulicy go zaczepiali później i bardzo źle wspomina produkowanie tego filmu, ale po latach jednak przywykł do tego. Wilson już nie żyje, więc nie do tej pory, ale raczej niechętnie wspomina ten film. Swoją drogą jest też szkoła aktorska jego imieniem w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. I bardzo istotny fakt, dlaczego Noc żywych trupów stała się tak ikoniczna w wizerunku zombie, a był to problem z prawami autorskimi tego filmu. Generalnie w tamtych czasach, jak się robiło filmy, prawda, była plansza tytułowa. Zwykle wydawało się od razu na niej informacje o prawach autorskich. Jednak taką informację zamieszczało się zwykle na koniec filmu. Tutaj postanowili to przenieść na planszę tytułową, ale okazało się, że już ktoś zrobił film o podobnym tytule, tytuł musieli zmienić i chciał, że zapomnieli wstawić informacji o prawach autorskich do tego filmu, przez co film stał się
dostępny na prawach public domain. Jak to się przyczyniło do sukcesu filmu? Przede wszystkim dlatego, że nie było konkretnej osoby, która trzymała prawa autorskie do tego filmu. Była możliwość kopiowania tej produkcji w ogóle bez żadnych kar i jak to chciał. Powstała niezliczona ilość wersji ze zmienioną muzyką, z usuniętymi paroma scenami, z zmienioną kolejnością. I cóż, w ten sposób dużo łatwiej trafiło to do ludzi, bo gdyby trzymała to jedna prawdopodobnie osoba i nikt nie mógł tego wybrać, to w tamtych czasach myślę, że mógłby nie trafić do szerszego odbiorcy. Także to była bardzo istotna rzecz. Na szczęście to Romero w następnym filmie, czyli Świt żywych trupów, który swoją drogą też jest świetny, powstał 10 lat później. Również utwardził cały ten wizerunek apokalipsy zombie, grupy osób, które razem współpracują, żeby przeżyć. Współpraca raczej nie była mocną stroną bohaterów w poprzednim filmie. Tutaj już trochę lepiej idzie, gdzie barykadują się w centrum handlowym. To co zapomniałem powiedzieć o wcześniejszym filmie. Jest to jeden z podstawowych wizerunków zombie, wręcz można by powiedzieć, że jest to kanon tego, jak zombie się zachowują, mimo tego, że w samych filmach George'a Romero z serii Żywych Trupów nigdy nie padło stwierdzenie, że są oni zombie. Jak już prędzej padało słowo, że są gulami i inne, z tego co się dowiedziałem, George Romero inspirację brał trochę do tych swoich zombie, brał właśnie z haitańskich zombie, z wudu zombie, a także i z wampirów, które wyssały krew. I w ten sposób stworzył istoty, które ożywały po śmierci i jadły ludzkie mięso. I jak na tamte czasy był to obraz bardzo drastyczny. W tym filmie były sceny, jak zombie jadły jakąś rękę. To wtedy dla amerykańskiego widza było bardzo szokujące. Oczywiście nie zapominałem o tym, że niekoniecznie musiał być to film, gdzie zombie były wykorzystywane i jeden z takich kanonicznych przykładów jest wykorzystywanie wizerunku zombie przez Michaela Jacksona w swoim teledysku Thriller. Dzięki temu kompletnie zmienił postrzeganie teledysków, jak są odbierane i jak są produkowane. Czyli, że teledysk opowiada jakoś bardziej historię niż pokazuje zespół grający sobie. No i oczywiście, jak to przystało na Króla Pop, niejako przyczynił się do wprowadzenia wizerunku zombie do samej kultury masowej. No i w ten sposób przechodzimy do trochę świeższych klimatów, czyli czasów nam bliższych. I jeden z takich bardzo istotnych filmów, który kompletnie zmienił wizerunek zombie, był 28 dni później, Dana Boyle'a, gdzie zombie zostają praktycznie zamienieni z martwych ciał poruszających się, żeby zjeść ludzi, istoty zainfekowane jakimś wirusem. Praktycznie są to żyjący ludzie, ale kompletnie obdarci ze swoich jakby to zachowań ludzkich praktycznie. I jedyną ich rządzą jest transferowanie wirusa dalej. Jest to kompletnie świeże spojrzenie i też bardzo się umocniło prawdopodobnie dzięki za pomocą tego filmu też, ale nie tylko, były też inne przykłady. I generalnie przeżycie w takim świecie, gdzie zombie ledwo krocząc i powłócząc nogami i jęcząc, zaczynają biegać za ludźmi, którzy przeżyli, staje się to dużo większym wyzwaniem. I cóż, i wtedy wizja apokalipsy zombie bardziej jest nastawiona na przetrwanie w trudnych warunkach niż zwykłe uporanie się z nim zombie. Oczywiście warto wspomnieć, że jest to początek ery, gdzie zombie wkraczały na ekrany naszych komputerów po raz pierwszy, konsol do gier. Jeden z takich kanonicznych przykładów, gdzie zombie były wykorzystywane w grach komputerowych, jest na Doom Scream.
1993 roku, nie 53. I co lepsze, nie były to po prostu zombie, a były to kosmiczne zombie, też na skutek chyba wirusa, z tego co pamiętam. Dokładnie, już nie grałem za dużo Duma, ale wiem, że było. W samym Dumie już można by pewną prelekcję zrobić. O samym Dumie, tak, oczywiście. To nie jedno. Bardzo, bardzo szeroką też, jeszcze większą prelekcję na pewno można zrobić o Resident Evil, który nie tylko zaowocował serią wielu gier, bodajże 6 części, może więcej, już nie pamiętam. Ale również serią samych filmów. No i serię samych filmów również, których części jest, już sam nie policzę. Tam też zombie trochę inaczej były chyba postrzegane, bardziej jako na skutek wirusa zostali zamieniani w dziwne istoty. A to geneza się trochę pomiędzy częściami zmienia, nie jest to takie jednolite bardzo. Poza tym filmy Agry to też jakby dwa różne światy de facto. No i oczywiście są też przykłady gier edukacyjnych, powiedzmy, gdzie jest gra The Typing of the Dead, gdzie sterujemy bohaterem, który za pomocą wpypywania wyrazów na klawiaturę zabija zombie. I tak gra polega na wpypywaniu wyrazów, żeby trafić jakiegoś zombie i go zastrzelić. Z trochę nowszych przykładów warto wspomnieć o wyobrażeniu przez naszych polskich twórców, którzy stworzyli Dead Island, który miał nawet całkiem niezły sukces na skalę światową i stał się dosyć popularny. Jak było to dalej klasyczne wyobrażenie zombie. Troszkę nie pamiętam, czy oni biegali, czy nie biegali, ale w każdym razie inne trochę spojrzenie na kierowanie gier komputerowych. Na The Walking Dead, zamiast skupiać się na mordowaniu niezliczonych hord zombie, zostaliśmy postawieni na... zostało bardziej postawione na opowiadanie jakiejś historii w samym świecie apokalipsy zombie. I też bardzo ciekawy tytuł jest The Last of Us, gdzie zwykle mamy do czynienia albo z umarłymi z grobu na skutek radiacji czy grzechów ludzkich, albo zainfekowanymi. Tutaj bardziej są jako ludzie zainfekowani, jednak twórcy inspirowali się trochę przykładami z prawdziwego życia, czyli prawdziwe mrówki zombie, które zostały zainfekowane pewnym grzybem, który wrastał im w mózg i kazał wspinać się jak najwyżej powyżej swojego mrowiska, po czym tam zasychały, a grzyb sobie pączkował i spuszczał swoje zalotniki niżej na następne mrówki, które dalej zamieniał w zombie i kazał wspinać się coraz wyżej. Tutaj takie wyobrażenie zostało zaprezentowane The Last of Us, gdzie jest to pewien rodzaj grzyba, który atakuje ludzi i właśnie na taki sam sposób ich zamienia, gdzie każe im atakować innych ludzi, żeby rozprzestrzeniać samego siebie. Jest to ciekawa wizja i bardzo polecam. To są generalnie wizje zombie w mediach, ale również nie zapominajmy o tym, że lubimy czytać książki. Jeden z takich nowszych przykładów jest Zombie Survival Guide Maxa Brooksa, gdzie dosłownie autor napisał poradnik, jak przeżyć apokalipsę zombie. Została również nagrodzona, ale bardziej chyba ludzie kojarzą jego drugą książkę, o której za chwilę. Oczywiście bardzo istotnym, który elementem jest komiks Roberta Kirkmana i Tony'ego Moore'a, czyli Chodzące Trupy, The Walking Dead. Wiadomo, na podstawie tego komiksu został wytworzony serial, który na pewno spore zyski przynosi i do tej pory trwa, jak i również seria gier komputerowych już. A co do samego Maxa Brooksa, oczywiście stworzył on też książkę World War Z, którego jakiś czas temu powstał film z Bradem Pittem na podstawie tej książki. Czyli jest to bardziej już opowieść, jak przeżyć apokalipsę zombie. I widać pewien schemat, który jest powtarzany, czyli ludzkość upada, zombie przejmują praktycznie władzę, powiedzmy, i skupiamy się na grupce osób, które próbują przeżyć w tym kompletnie zmienionym świecie. Ale oczywiście inspiracje zombie prowadzą też do ciekawych eksperymentów, gdzie również powstała książka Duma i uprzedzenie i zombie. Czyli konkretnie jest to Duma i uprzedzenie, tylko że w świecie apokalipsy zombie.
Są i takie eksperymenty. I podobno całkiem nieźle wychodzą. No i cóż, i w ten taki sposób przeszliśmy praktycznie od haitańskich niewolników z czarnej magii, aż po kompletnie kompletnie dziwne pomysły, które jednak się w dzisiejszym świecie utwardziły. Jednak zombie najbardziej jest, mi się wydaje, w tej chwili kojarzony najbardziej z istotą, która powróciła z martwych, powróczy nogami, jest wolna i głupia. Swoją drogą ciekawostka, bo wspomniałem o tym w nocy, żeby trupów zombie wcale nie były takie głupie, bo potrafiły korzystać z narzędzi, jak wziąć kamień i wybić szybę. Teraz trochę o tym, jak zombie są wykorzystywane do zarabiania praktycznie dużych pieniędzy. Nocowych trupów na poszwale, żeby to jakoś umieścić w kontekście. Budżet tej produkcji wynosił zaledwie 114 tysięcy dolarów. W większości cały film był kręcony na jakiejś starej posiadłości, która miała być zburzona zaraz po kręceniu filmu, więc to akurat mogli sobie zrobić tam co chcieli, mogli zdemolować, a większość umeblowania wzięli z jakichś wyprzedaży garażowych. Więc cóż, mimo tego, że film był na prawach public domain, czyli każdy mógł sobie to wydać, jednak zarobionych pieniędzy było trochę, bo prawie że 330 milionów. Ze 114 tysięcy zrobić 30 milionów to jest całkiem niezły wyczyn. Ale to, cóż, dla porównania, stworzenie praktycznie nie teledyska, była to 15-minutowa produkcja Fiedlera Michaela Jacksona, kosztowała już ponad milion dolarów. Niestety nie dotarłem do informacji, jaki zysk z tego mieli, ale żeby zobrazać, jak to wygląda w tej chwili, samo wyprodukowanie filmu World War Z z Bradem Pittem kosztowało 66,5 miliona dolarów, natomiast zysk z niego był 66 milionów, a zysk był 540 milionów dolarów. Więc są to naprawdę niemałe pieniądze. Jak się zastanowimy, mamy w tej chwili praktycznie gadżety, koszulki, stroje karabinowe, filmy, komiksy, książki, co tylko. Wszystko, co możemy sobie wymyślić, możemy na to przykleić nalepkę zombie i zarobić na tym pieniądze. A jak to mniej więcej wygląda? Zysk ekonomiczny zombie w samych Stanach Zjednoczonych szacuje się na około 5,7 miliarda dolarów. I na to składa się od największych zysków do najmniejszych. Same filmy produkują 2,5 miliarda zysków. Gry komputerowe również na bardzo podobnym poziomie 2,5 miliarda dolarów, czyli widać, że jest to bardzo istotny rynek, jeśli chodzi o zombie. Dalej są kostiumy halloweenowe, które przynoszą zysk co roku 500 milionów dolarów. Wiadomo, najwięcej zysku przynosi w okresie Halloween. Książki 100 milionów dolarów. Komiksy, magazyny i telewizja 50 milionów dolarów. Gadżety również 50 milionów dolarów. Konwenty, wydarzenia i parady, w tym bardzo popularne zombie walki, 10 milionów dolarów. Treść cyfrowa 10 milionów. Muzyka również 10 i sztuka również 10 milionów dolarów. Co są to naprawdę, liczy się to już w milionach. I cóż, rynek jest bardzo obfity i praktycznie co nie wymyślicie, na pewno znajdziecie z tym zombie. Na liście zombie nie ma problemu. Teraz chciałbym powiedzieć trochę, wizerunek zombie jest wykorzystywany jako odzwierciedlenie samego społeczeństwa. I prawdopodobnie to, co wszystkim przychodzi pierwsze do głowy, jest jako krytyka konsumpcjonalizmu, shock to the dead. Jak to powiedział pan Robin Redwood w swoim eseju na temat rozwijania tak jak zombie kierują się obleczną potrzebą konsumowania ludzkiego mięsa, potrzeby nie do zaspokojenia, pracownicy kierują się konsumowaniem plonów swojej kreatywności
i są zahipnotyzowani przez nasze konsumenckie społeczeństwo do pragnienia więcej i więcej produktów pracy w celu zaspokojenia niesprawiedliwego systemu. Bardzo doskonały przykład jest wczorajszy Czarny Piątek, z którego światowo każdy się nabija, gdzie horda zombie szturmuje centra handlowe, żeby skorzystać z wyprzedaży, które tak naprawdę nie są wyprzedażami. Ale trzeba zwrócić na to uwagę, wszyscy się śmieją, ale ktoś tam był. Tak, ktoś tam był. Szczególnie Walmart nie jest. No i cóż, niestety jest to bardzo smutny wizerunek, gdzie ludzie pracują tylko po to, żeby móc konsumować. No, powiemy też o innych tematach, o tym za chwilę. Przede wszystkim bardzo ciekawe stwierdzenie, które znalazłem, jest, że zombie odzwierciedla strach przed imigrantami. Cóż, jak dobrze wiemy, koniec XX i początek XXI wieku owocuje masowymi przesiedleniami, czy to w poszukiwaniu lepszego życia, pracy, czy ucieczka przed wojną. Wiele ludzi zmienia swoje miejsce zamieszkania i to masowo. I cóż, już zapomniałem, czyli to esej czytałem niestety na ten temat, ale pewna osoba stwierdziła, że zombie są doskonałym odzwierciedleniem tego, jak ludzie postrzegają tych imigrantów. Są to wyobrażenia często zbyt wyolbrzymione. Bo widzą, przede wszystkim przykład był jako Stany Zjednoczone i nielegalni pracownicy, prawda? Czyli klasyczne day to call jobs. Amerykanin widzi przybywających imigrantów, którzy biorą pracę, pracują i są praktycznie zmuszeni na poznawanie nowych kultur, czy to meksykańskich, czy muzułmańskich, czy chińskich. I po prostu ich to przeraża. A co robią ludzie, kiedy są przerażeni czymś nieznanym? Oczywiście z tym walczą. Czyli tak jak mówię, filmy zombie wyobrażają nieraz wyolbrzymiony strach przed czymś obcym i niezrozumiałym dla nas, jak i ciągłą walkę z nieznanym. Czyli tak jak osoby, które próbują przeżyć w apokalipsie zombie, walcząc z tymi zalewem osób, które są dla nich nieznane, po prostu z nimi walczą i tak to odzwierciedla tak i teraz. No, nie chcę tutaj trochę tego politycznie robić oczywiście, ale tak jak ostatni kryzys imigrancki, gdzie jest to naprawdę poważny problem, a widać, że ludzie z tym walczą. No i w sumie im się trochę nie dziwię, ale no to jest bardzo trudny temat i nie chcę tego poruszać. W obu przypadkach myślę, że strach jest dużym parametrem. Oczywiście jest dużym, strach jest bardzo dużym parametrem i jest to bardzo trafne porównanie tego strachu, tak jak jest to w filmach zombie. No i jakości wykonywanej pracy przez imigrantów też. Można to powiedzieć. Inne to jest rozproszone organizacje społeczne. Czyli takie przez rozproszone organizacje społeczne można rozumieć stowarzyszenia, na przykład fantastyki, ale również inne organizacje, które działają w jednym określonym celu. Znaczy, da się to oczywiście zauważyć. Jest grupa ludzi, która zbiera się razem pod praktycznie jednym zagadnieniem, jednym celem i wspólnie, razem jako grupa dąży do jego wykonania. Tak samo zombie zbierają się wszyscy razem w jednym celu, aby jeść ludzkie mięso. Czyli tak jak właśnie to przed chwilą zobrazowałem, czyli zombie są bardzo porównywane do grup, które charakteryzują się własną strukturą, czyli nie ma jakichś większych struktur hierarchicznych, gdzie jest prezes, dyrektorzy i tak dalej. Raczej jest to grupa, która wspólnie razem działa ku jednemu celu. Ty pseudokibice pasują, nie? Też, myślę. I niestety wywołuje to poczucie zagrożenia dla tradycyjnych struktur hierarchicznych typu rodzina. I to między innymi można to do tego przyrównać na przykład komiksy The Walking Dead Kirkmana, gdzie mamy masę zombie, która kroczy razem jednomyślnie, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy przeżyli, próbują odzwierciedlić jakąś strukturę. Mamy
strukturę, że jest przywódca i jemu podlegli, każdy dostaje jakąś rolę, są role w rodzinie. Ale pomimo to, są bardzo skłóceni też ze sobą. No są bardzo skłóceni, prawda, ale jest to jakby... Znaczy, ja mówię o tym skłóceniu oczywiście w kontraście do jednolitości sądu. Tak. I to faktycznie się przejawia strachem przed nimi, prawda? Jednak później pojawia się akceptacja tego, ale jednak dalej z tym walczą, prawda? Tylko, że oczywiście warto też wspomnieć, że płyną z tego jakieś korzyści z takich struktur, powiedzmy zombie, czyli jednolitych struktur, które razem współpracują, ponieważ w ten sposób ludzie próbują coś osiągnąć i dążą do tego celu lepiej i coś osiągają, tak jak na przykład akcje charytatywne lub kluby fantastyki. Także to było na temat porównań co do odzwierciedleń społecznych. I to co najlepsze, co pewnie każdy z was czeka, powiem wam, dlaczego warto stać się zombie. I tutaj przygotowałem krótki film, znaczy nie przygotowałem, a raczej wziąłem odnośnie film prezentujący zombie walk z Warszawy z tego roku. Oczywiście, jeżeli ktoś ma słabsze nerwy, może wyjść. Thank you.
Świetna zabawa, ale oczywiście nie tylko. Ponieważ zombie walki często mają swoje cele, tak jak zwiększenie świadomości globalnych i lokalnych problemów, między innymi głód na świecie, co jest bardzo... co się na zombie przypada. Ale jest to jeden z głównych celów. Nie generalnie oczywiście również są prowadzone zbieranie funduszy na takie jak fundusze na jedzenie, czy również same zbiórki jedzenia dla potrzebujących na takich eventach, albo po prostu dla samej zabawy lub no, pobicie rekordu uczestników. Obecnie taki rekord ustanowiony jest przez Zombie Pub Crawl w Minneapolis, gdzie udział brało 15,5 tysiąca uczestników. Także jeżeli... Daj się przebić. Także jeżeli... Macie inwencję, trochę inwencji twórczej, a nawet jeżeli nie macie, nie mamy talentu, to wystarczy trochę obrać się w krwią na gorsze ciuchy i wziąć udział w takiej akcji. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za słuchanie. Thank you.